Otworzyłam już w moim życiu kilkaset kalendarzy adwentowych i jeżeli miałabym wybrać jeden ulubiony kalendarz z tych wszystkich, przez wiele lat jak otwierałam, kupiłabym właśnie ten. Słuchajcie, to jest kalendarz adwentowy, który moim zdaniem każdy powinien mieć. Tym bardziej, że jest on teraz przeceniony, więc wrzucam Wam do niego linka, póki się jeszcze nie wyprzeda i oglądajcie ten odcinek, ponieważ w tamtym roku go otwierałam i zmieniła się również moja wiedza na temat zawartości tego kalendarza adwentowego, ponieważ ukończyłam specjalny kurs. A jeżeli podoba Wam się moja bluza, którą mam na sobie, też w takim troszeczkę naturalnym klimacie, to wrzucam Wam do niej linka, ponieważ jest teraz tylko za 27 zł, a jest z bawełny. Firma to Primavera, swoją drogą bardzo dobra, znana i ceniona. Jest to kalendarz adwentowy z olejkami eterycznymi i zachęcam Was do obejrzenia. Ja ukończyłam taki kurs aromaterapii zwierząt, ale również pokrywa się tutaj wiele rzeczy z ludzką i z wielką przyjemnością opowiem Wam, do czego stosować olejek eteryczny. Zobaczcie, pierwsze okienko i mamy tutaj aż dwa produkty. Jeżeli chodzi o cenę kalendarza adwentowego, kosztuje on teraz 249 zł, więc średnio wychodzi około 10 zł za okienko, a jest przeceniony z 300, więc 50 zł sobie zaoszczędzamy. No i słuchajcie, tutaj mamy organiczny olejek z migdałów. Tutaj mamy pojemność, słuchajcie, 10 ml. No i wiadomo, są olejki droższe i tańsze. Ale powiem Wam, dlaczego ten kalendarz adwentowy tak bardzo opłaca się kupić. Ponieważ taki olejek eteryczny jak różany, jeżeli widzicie w sklepie, że kosztuje 10 zł, 20 zł, no to na 100% koło olejku eterycznego to nie leżało. Ponieważ olejek z róży, żeby uzyskać, słuchajcie, 10 ml produktu, potrzeba aż 40 kg płatków róży, ponieważ w pojedynczym płatku róży jest mała zawartość olejka eterycznego i wtedy taki olejek, taka buteleczka kosztuje około 1000 zł i mamy tutaj takie mniejsze pojemności oczywiście kolejnych olejków, zaraz Wam je pokażę, a tutaj mamy takie olejki, które mogą być takimi olejkami nośnikowymi, czyli właśnie ten migdałowy możemy sobie pomieszać go z innym olejkiem eterycznym, żeby na przykład nałożyć na skórę i tutaj mamy olejek jojoba, żożoba, jak kto woli i są to produkty bio 10 ml, stąd też mamy tutaj takie pierwsze podwójne okienko i bardzo fajnie. R2. Istnieje w ogóle szereg badań naukowych, natomiast jeżeli chodzi o zastosowanie olejków eterycznych i zobaczcie, tutaj mamy jeden z takich najpopularniejszych olejków, który jest lawendowy. Jeżeli chodzi o pojemność, mamy tutaj 5 ml i lawenda jest znana chyba każdemu. Fajnie zastosować ją przed snem, takie działanie uspokajające. Wrzucić sobie kropelkę do wody z solą, zrobić taką kąpiel. Warto sobie spojrzeć na nazwę. Słuchajcie, tutaj mamy Demeter. No i wyszukując na stronie, nawet tutaj mamy, jest to lawendyna Demeter. 24 zł kosztuje taki olejek. Właśnie niektóre są droższe, niektóre tańsze, zależy właśnie od surowca. No i tutaj znalazłam informację, że jest to krzyżówka lawendy prawdziwej z lawendą spikową. Ja za zapachem lawendy za bardzo nie przypadałam kiedyś, bo mnie bardzo drażnił i tutaj jest właśnie informacja, że zapach będzie mniej wykwintny niż odmian z dzikich upraw, czy nawet lawendy prawdziwej, ale czasem po prostu jest wystarczający, więc to będzie coś fajnego dla osób, które nie lubią aż tak bardzo intensywnego. I tutaj mamy do naturopatii, jest stosowana do leczenia problemów skórnych, do kąpieli, kompresów, jak również do poprawy powietrza w pomieszczeniu. Jest naprawdę wiele właściwości. Słuchajcie, wbrew pozorom ja czekam tutaj na coś mniejszego i właśnie takie olejki dla mnie mają tutaj szczególne znaczenie, ponieważ jak widzicie jest tutaj mała pojemność, no i jak ja bym sobie chciała kupić taki 5-ml olejek różany, to nie wiem, zapłaciłabym 400-500, no nie? I dzięki temu możemy sobie tutaj potestować różne zapachy. I tutaj jest olejek z pomarańczy bio. I bardzo fajne są te olejki. Ja sobie je wkładam do torebki. Co ja z tym robię? Jeżeli mam jakiś stres, obniżony nastrój, cokolwiek, to ja sobie otwieram buteleczkę i wącham. I naprawdę niektóre olejki mają różne właściwości, na przykład obniżenie kortyzolu, poziomu stresu. Uwielbiam ten zapach pomarańczy, ale również mamy tutaj działanie antyseptyczne, odkażające. Również można wykorzystać to do dyfuzorów. Rewelacja. No i właśnie te małe opakowanie dla mnie jest hitem. I czwóreczka. Naprawdę nie mogę się doczekać, co tutaj będzie. I słuchajcie, oni też mają takie mieszanki.
I tutaj jest Yoga Flow. To właśnie będzie bardzo fajny olejek do dyfuzora. I tutaj mamy mirt, grejpfrut, drzewo sandałowe i wzmagają skupienie się osoby na własnym wnętrzu i stanowią zachętę do świadomego, głębokiego oddychania. Oromot pobudza ciało, umysł, duszę, dzięki czemu idealnie sprawdza się podczas medytacji i zajęciach jogi. Ja Wam tutaj muszę powiedzieć, co po prostu uwielbiam, teczka z moją ulubioną joginką Madzią, dobre relacje. Słuchajcie, jak ona na swoich zajęciach jogi robi właśnie taką relaksację. Wszyscy mają zamknięte oczy, a ona podchodzi i masuje z użyciem olejków eterycznych. To jest przepiękne doświadczenie. Tutaj, słuchajcie, mamy po niemiecku napis, więc przetłumaczę, już do Was wracam. Ten olejek to koncentrat pielęgnujący skórę, koncentrat mocy. I jeżeli chodzi o mieszankę, jaka tutaj została zastosowana, to jest niuali, manuka, nasion marchwi i krwawnika, które są drobno osadzone w lawendzie, łagodzą, regenerują skórę, wzmacniają równowagę. Koncentrat zapewnia pielęgnację towarzyszącą różnym problemom skórnym, koi specjalnym zapachem, no i można go właśnie pomieszać, tak jak Wam pokazywałam, z olejkiem pielęgnacyjnym, dlatego nie potrzebujemy ich w takich dużych ilościach. Teczka, przy tamtym olejku jeszcze wyczytałam, że na ból brzucha, brak równowagi psychicznej i w szóstce co mamy ciekawego? Słuchajcie, dosłownie w tłumaczeniu ta nazwa to cynamonowe gwiazdki, a jest to mieszanka, 100% naturalny zapach cynamonu i cytrusu, a dokładnie pomarańczy, bobu, tonka. I to jest rewelacyjne właśnie rzecz na święta, do kominka, czy też do dyfuzora, i takich rzeczy bym się nie bała zastosować niż te właśnie olejki niewiadomego pochodzenia, jak mieliśmy przykład w kalendarzu adwentowym, już jednym na kanale, siódemka i w siódemeczce. Tutaj coś, słuchajcie, na choroby, ponieważ mamy olejek eteryczny ze szwajcarskiej sosny kamiennej, który jest często stosowany na łagodzenie bólu i infekcji grypowych ze względu na działanie pobudzające krążenie i wykrztuśne. Jest taka informacja na stronie, czy to ból ucha, kontuzje sportowe, czy zapalenie stawów, szwajcarskiej sosny kamiennej nie powinno zabraknąć w żadnym domu. Jest też zawsze popularny środek odstraszający owady. Silne właściwości oczyszczające powietrze, działają pobudzająco, odświeżająco na nasz umysł. No powiem Wam, że chyba musi być to w moim domu, po prostu zawsze. I tak Wam w ogóle nie powiedziałam, ósemeczka, jak stosuję olejki eteryczne u zwierząt. Na przykład przed stresującą wizytą u weterynarza, ale muszę zrobić wcześniej w domu taką sesję, żeby zapoznać pieski z zapachem, pozwolić mu się dostosować do odległości, czy też po prostu, czy chce wybrać ten zapach, czy inny. No i jest to bardzo fajna sprawa. Kakao, ekstrakt bio tutaj mam. Słuchajcie, tutaj mamy ekstrakt suszonych, fermentowanych ziaren kakaowca. I słuchajcie, jest to wyjątkowy, rzadko spotykany produkt i ma głęboki, ziemisty aromat z delikatnymi, dymnymi nutami gorzkiej czekolady. I słuchajcie, jest to również olejek eteryczny, który rozluźnia mięśnie, zwalnia rozbiegany umysł, służy odprężeniu, relaksacji. Także bardzo fajny tutaj w stresującym życiu. Taki olejek również używa się jako afrodyzjak numer 9. Malutki olejek. Tutaj mamy olejek na spokojny sen. I jeżeli chodzi o składniki, jest to oczywiście olejek eteryczny z lawendy, która dba o odprężenie i wewnętrzny spokój. Dodatkowo mamy olejek z neroli, który dba o wewnętrzną harmonię z delikatnym kwiatowym zapachem, oraz organiczny ekstrakt z wanilii dba o przyjemną atmosferę. Powiem Wam, że fajnie, bo zazwyczaj są to takie ziołowe, lawendowe zapachy na ten spokojny sen, za czym ja szczerze mówiąc nie przepadam, więc coś innego. I dziesiąteczka. O, widzę, że tutaj coś większego. Olejki eteryczne. Fajnie też dodać na przykład do prania zamiast płynu do płukania. I mamy tutaj pojemność 5-mililitrową. Palmarosa Bio. Jest to palczatka imbirowa, wieloletnia aromatyczna trawa, która jest kultywowana w Azji. Roślina może sięgać do 3 metrów wysokości. Jej liście mają różany, pocytrusowy zapach. Olejek eteryczny znajduje zastosowanie w przemyśle perfumeryjnym i kosmetykach. Jeśli chodzi o jego właściwości, no to
Działa on wzmacniająco na układ odpornościowy, równoważąc, relaksując w okresach stresu i również dla wrażliwej skóry, wspomagając gojenie się ran. Zapobiegawczo, pomocniczo przy infekcjach grzybicznych. 11. Tutaj słuchajcie, mógłby powstać po prostu godzinny film na ten temat, ale chcę Wam to zrobić oczywiście w skrócie. A tutaj kolejne cytruski. Jest to organiczna mandarynka zielona i fajnie sobie ją właśnie pomieszać z takim olejkiem bazowym. No ale wiadomo, te cytrusy to są takie orzeźwiające i poprawiające nastrój. I kraj pochodzenia tego olejku to Brazylia. 12. Czekamy tutaj na coś. O, ja to bardzo lubię. Pani, to jest olejek benzoesowy. No i to jest doskonały dodatek do mieszanek perfum, mydeł, świec, naturalnych kosmetyków. Wzmacnia i utrwala inne zapachy, nadając im ciepłego aromatu, łagodzi niepokój, napięcie, nerwowość, stres. I ma właściwości ściągające, antybakteryjne, przeciwzapalne i również zmniejsza widoczność porów. Emocjonalnie działanie naturalnego olejku benzoesowego pomaga łagodzić stres, jednocześnie wprowadza pozytywne myślenie, relaks. No ja Wam powiem, że naprawdę w takiej, kurczę, no chyba najbardziej stresującej sytuacji życiowo używałam olejku benzoesowego i naprawdę fajne było jego działanie. Przejdźmy sobie teraz do 13. Więc fajnie mieć dyfuzor w domu. Muszę sobie w ogóle kupić jakiś nowy, bo gdzieś mi zaginął podczas przeprowadzki, może coś polecicie. Ale fajnie też mieć po prostu takie olejki. Gdzieś torebce w samochodzie otworzyć i powąchać. I to się nie zużywa. Zobaczcie, nie zużywamy, tylko wąchamy. Znajduje się tutaj olejek jałowcowy. No i słuchajcie, on ma działanie uspokajające, może być stosowany wewnętrznie jako silny środek oczyszczający, odtruwający, wspomagający układ moczowy, zdrowie nerek. Stosowany miejscowo działa jak naturalny tonik do skóry, zmniejsza widoczność wyprysków. Bardzo ciekawe, słuchajcie, poczytać sobie, no bo wiadomo, jest bardzo dużo olejków eterycznych i nie wszystkie znam, nie wszystkie używam, ale mogę Wam tutaj zdradzić sekret, co ja bardzo lubię i moje pieski bardzo lubią. Fiołek. I fiołek jest bardzo fajny. Nakładam sobie, słuchajcie, go na jakąś chusteczkę, na kawałek ubrania i tak idę z pieskami do weterynarza. In Balance. Tutaj jest połączenie olejków eterycznych z róży, pomarańczy, różanego geranium, więc jest to taki olejek, który ukoi ciało, umysł, duszę i uzyskamy równowagę. Fajne do dyfuzorów. Przechodzimy do 15. Bardzo fajne są też hydrolaty. Są tańsze, łagodniejsze działanie, ale też można sobie zastosować przy pracach ze zwierzątkami na przykład, bo ja tutaj jestem fanką pracy ze zwierzętami. I tutaj jest 5-ml olejek. Olejek eteryczny z liści ho wspiera zdrowie skóry, zmniejsza zaczerwienienia, łagodzi stany zapalne. Stosowany w dyfuzorze wycisza, uspokaja umysł oraz wspomaga sen. Przechodzimy do 16. Oczywiście takie olejki eteryczne nie każdy nadaje się dla zwierząt. Tak jak ja sobie to wiem, więc też chciałabym to wspomnieć, żeby tutaj nie szarżować, nie testować. I zawsze warto dać pieskowi do powąchania w takim miejscu, gdzie on może wyjść, odejść, jak mu się nie podoba. No ale już może nie będę więcej o tym opowiadać. Tutaj mamy lemongrass chyba, czyli trawa cytrynowa. Słuchajcie, tutaj właściwości są antyseptyczne, no i również do leczenia infekcji żołądkowych. Również stosuje się go w inhalacjach, masażach, na pobudzenie apetytu, działa kojąco na stany zapalne. I jest to, słuchajcie, w tradycyjnej medycynie chińskiej używane do ukojenia bólów brzucha, w szczególności żołądka, antywirusowe działanie, więc naprawdę jest tego bardzo dużo. No i można by powiedzieć, tutaj Paula, czytasz tyle. Ale ja mam takie przemyślenie. Przychodzisz na ulicy, ludzie mają te jednorazówki, wiecie o co mi chodzi, do kupienia wszędzie. I to jest ładny zapach. Może dlatego ludzie to tak sobie stosują. Ja ogólnie nie znam tego, jakiegoś uzależnienia od nikotyny, ale czym człowiek sobie zaszkodzi, otworząc sobie taką malutką buteleczkę olejku eterycznego i powąchając, gdy wiemy, że może nam pomóc złagodzić stres. Czemu nie? Jest to naturalne i zdrowe rozwiązanie. Porównując to do różnych nałogów, gdzie ludzie wydają kasę, uzależniają się, tracą swoje zdrowie, to wydanie na takie olejki eteryczne 250 zł kalendarz i przetestowanie, czy to będzie działało. Jeżeli mam otwartą głowę,
To bardzo fajna sprawa. I tutaj mamy olejek kadzidło somalijskie. Jest to korzenny zapach. Roślina wykazuje właściwości wspierające przy działaniu przeciwreumatycznym, antydepresyjnym i immunostymulującym. Uspokaja umysł, zmniejsza uczucie stresu, pomaga pokonywać negatywne emocje, jednocześnie wspiera. Dużo tutaj, słuchajcie, jest o umyśle, emocjach, ale uważam, no, że to są choroby XXI wieku. Wielu z nas ma różnego rodzaju problemy i jeżeli naturalnie możemy się wspomóc, choćby spróbować, czemu by nie? Tutaj, słuchajcie, jest mieszanka o nazwie Relax i znajdują się tutaj olejki takie jak lawenda, benzoes i liście ho, które mają działanie uspokajające, chronią, otulają nas. Także taka fajna mieszanka zapachowa do odpalenia sobie wieczorkiem na przykład i 19 do odpalenia, do włożenia do dyfuzora. Mamy tutaj... Kurczę, powiem Wam, że jak czytam te niemieckie nazwy, to niestety, muszę to tłumaczyć. Tutaj znajduje się olejek eteryczny, który nadaje się do masażu brzucha. I nie tylko, ale generalnie mamy tutaj olejki takie jak rumianek rzymski, kolendra, anysz, majeranek, no i ekstrakt z gorzkiej czekolady. Czytałam, że tutaj w połączeniu z olejkiem pielęgnacyjnym można sobie robić ciepłe okłady na brzuch. 20. Muszę to przetestować. I w 20 mamy olejek cynamonowiec kamforowy. Weszłam sobie na jakąś stronę, żeby przeczytać Wam o tym olejku dokładnie. No i ktoś napisał, że bardzo dobry produkt. Używa go zgodnie z zaleceniem homeopaty na zmieszanie właśnie go z olejkiem eukaliptusowym i migdałowym, aby zapobiec przeziębieniom. Ciekawie, co? 21, więc to był taki drzewny, kamforowy zapach. I następnie... cytrynka bio. Powiem Wam, że aż bym wypiła lemoniadę, a jeżeli chodzi o działanie olejku eterycznego z cytryny, to wiadomo, przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe w naszej domowej apteczce do oczyszczania powietrza, ale skupia, słuchajcie, uwagę, koncentrację, poprawia nastrój. No, czego chcieć więcej? 22. I sprawdźmy zawartość. Jak z czerwonej mandarynki skradł moje serce. I słuchajcie, ma tutaj działanie antybakteryjne, rozkurczowe, łagodzące objawy infekcji górnych dróg oddechowych, jak również właśnie w kosmetyce, stosowany na blizny, celulit, rozstępy, rozgrzewa, dodaje energii, wprawia w dobry nastrój. No ja Wam powiem, że serio wąchając ten olejek, to jest po prostu cud. 23, czy ja się nie pomyliłam? Tak! Dwa ostatnie okienka przed nami. Olejek cedrowy, dziko rosnący. Wiecie, co mnie po prostu zachęca? Czytanie opinii ludzi na tych stronach, bo ja tutaj mam jakąś stronkę, która ma zagraniczne komentarze przetłumaczone na polski, więc widzę, że tam ludzie mocno w olejkach siedzą. No i zapach olejku cedrowego. Piszą, że zwalczają wszelkiego rodzaju mole i że nakłada ta osoba również kilka kropel na zgięcie ramienia, gdy jest na zewnątrz, wędrówki, jazda na rowerze, praca w ogrodzie, aby trzymać komary wszelkiego rodzaju z daleka ode mnie. Fajna sprawa. 24. No tak jak mówię, poczytajcie sobie o tych olejkach eterycznych, bo ten film by trwał 100 lat. Czemu ja nie mogę otworzyć? Patrzcie, ostatnie okienko się nie otwiera. Udało się. Mamy, słuchajcie, tutaj coś innego niż w tamtym roku. Ja tutaj widzę, że są inne olejki niż w poprzednim roku z kalendarza, więc naprawdę coś pewnie się powtórzy, ale można zrobić ciekawą kolekcję. Mamy mieszankę, która fajnie nada się właśnie do dyfuzora. Nazywa się Skrzący Śnieg. No i tutaj mamy pomarańcze, kardamon, więc fajna taka świąteczna atmosfera. Oprócz tego jest również sosna, więc daje to takiego świeżego, leśnego akcentu. I oto jest cała zawartość tego kalendarza adwentowego. Pamiętajcie, że olejki eteryczne, niektóre są droższe, niektóre tańsze, dlatego są też takie mniejsze pojemności, ale mamy tutaj też olejki większe, no i olejki bazowe, więc jak najbardziej możemy sobie to przetestować, wypróbować. Można sobie też kupić taką buteleczkę szklaną roll-on i sobie na nadgarstki nakładać właśnie zmieszany olejek przykładowo migdałowy z jakimś innym. Ja uważam, że fajna sprawa przetestować coś nowego, a nie tylko te kosmetyki, jedzenie, wiecie, no... Warto. Polecam. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w jutrzejszym odcinku. Pa, pa.